Witam serdecznie. Ci trzy techniki, dzięki którym będziesz dużo bardziej skuteczny z kobietami. Także warto sobie posłać do samego końca. Pierwsza technika. Bądź niewzruszony, kiedy pojawiają się problemy z kobietami. To znaczy, jeśli kobieta ci mówi, że ona już się może z tobą nie spotkać, że nie chce, żebyś ją całował, dotykał, nie podchodź do tego poważnie. Po prostu uśmiechnij się, zażartuj i zacznij dalej kontynuować, jeśli ona też się śmieje. Jeśli kobieta mówi, dlaczego ja z tobą rozmawiam, narzeka, powiedz jej, no właśnie, dlatego powinnaś wrócić do domu. Ty nie możesz po prostu tutaj jako mężczyzna dawać się zastraszać, manipulować, bo najczęściej nic dobrego z tego nie wyniknie. Wczoraj jeden kolega opowiadał na live'ie, jak to jego żona sobie poznała jakiegoś kolegę z obcego kraju i on jej wiele razy tam mówił, że on sobie tego nie życzy, żeby ona się z nim spotykała, natomiast ona mu powiedziała, że jak mu nie pasuje, to mogą się rozstać, rozwieść. I to jest właśnie naprawdę często upokarzające dla faceta, gdzie ty się zgadzasz na to, żeby kobieta cię po prostu oszukiwała, zamiast powiedzieć odchodzę, to koniec, nie będę tego kontynuował. Ale widzisz, same słowa nie wystarczą. Ty musisz tej kobiecie pokazać, że faktycznie odchodzisz, że nie będzie kontynuacji, że nie będzie rozwoju sytuacji w sposób, którego ona oczekuje. I właśnie wtedy dziewczyny, kobiety zaczynają reagować w odpowiedni sposób. To jest naprawdę istotne i często tego nie rozumiecie. Kolejny przykład. Kobieta ci mówi, że ona nie będzie się z tobą spotykać, jak jej nie będziesz odpisywał. Szantażuje cię, żebyś jej cały czas odpisywał, a ty masz pracę, gdzie jesteś, załóżmy, niedostępny od 8 rano do 16. Miałem tego typu przykład na konsultacji, gdzie właśnie facet zjeżdżał pod ziemię, był górnikiem i jak wyjeżdżał na powierzchnię, odczytywał sobie SMS-y, 100 nieodebranych połączeń, oczywiście laurka SMS-ów, dlaczego nie odpisujesz? I on za każdym razem tłumaczył tej kobiecie, słuchaj, jestem w pracy, tam nie ma zasięgu, nie wolno mi mieć ze sobą telefonu. Oczywiście ona w ogóle nie brała tego na poważnie, tylko się na niego obrażała. I znowu, jeśli ty coś takiego tolerujesz, no to będziesz miał beznadziejny, toksyczny związek. Tego typu trudne, toksyczne sytuacje trzeba ucinać od razu i nie ma tutaj zmiłuj się. Nie powinno być uległości z twojej strony, bo kobieta to wykorzysta i krok po kroku będzie cię coraz bardziej tresować, aż do momentu, kiedy właśnie się od niej uzależnisz i kiedy tobie będzie bardziej zależeć. Nie wolno do tego typu sytuacji doprowadzić. Jeśli ona nie zachowuje się w porządku, naucz się tego, że ona musi dojrzeć do tego, żeby się wytłumaczyć, żeby się usprawiedliwić. Ja bardzo często w ten sposób łamałem logikę kobiety. Kobieta się na coś nie zgadza, ja mówię, dobra, to nie pisz do mnie więcej. Czekałem sobie potem przez określony czas, to już tutaj różnie wyglądało, czy tydzień czasu, czy dwa tygodnie, a kobieta zaczynała pisać, jesteś na mnie zły, czy my się jeszcze spotkamy? I to wszystko sprawiło, że zaczęła sama inwestować, a ja byłem tą najważniejszą osobą w jej życiu. O to właśnie chodzi. Natomiast ty często tutaj popełniasz ten błąd, że jak coś nie wychodzi, to chcesz polemizować z kobietą, rozmawiać, przekonywać ją, a kobiety z góry są nastawione na to, żebyś to ty się starał, żeby cię wystawić na próbę czasu. Skoro ci nie pasuje, to odejdź i ona wtedy widzi, że skoro ty nie odchodzisz, to tak naprawdę może sobie pozwolić na więcej, a dla ciebie nic dobrego z tego nie wyniknie, dlatego przestrzegam przed tego typu sytuacją, tak? W niektórych przypadkach po prostu musisz być twardy i musisz jej pokazać za pomocą swojego zachowania, że nic dobrego dla niej nie wyniknie z tej sytuacji, jeśli się o ciebie bardziej nie postara. Kolejna ważna technika. Mów wprost. Ja wiem, że często kobieta się może obrazić, możesz się z nią pokłócić, ale uważam, że jak mówisz wprost, po prostu łatwiej się skomunikować z kobietą. Często mam takie pytania na konsultacji. Co mi powiedzieć, jak ona mnie ostatnio zdenerwowała? I często odpowiadam na to pytanie bardzo prosto. Powiedz jej o tym wprost, że cię wkurwia. Ale ten mężczyzna do mnie mówi, no ale ja się z nią wtedy pokłócę. A ja mu odpowiadam, no i właśnie o to chodzi. Bo jeśli wygenerujesz te negatywne emocje, to potem możesz też tego typu efekt sprowokować,
że ona się będzie musiała z tego wytłumaczyć. Więc mówienie bezpośrednio wprost bardzo dużo ułatwia. Tak samo całujesz się z kobietą. Jak ona cię pyta, co teraz robisz, co chcesz zrobić, to powiedz jej, rozebrać się, wykąpać się, wymasować ci plecy i pupę. Co w tym złego? Wiesz, ty masz prawo tak do kobiety mówić, a nawet uważam, że to jest w pewien sposób przedłużenie twojej męskości, bycie bezpośrednim. Kobiety na ogół mają z tym większy problem, mówią enigmatycznie, niejasno, a ty jako facet, moim zdaniem, często powinieneś walić prosto z mostu, jeśli chcesz być doceniany przez kobietę, jeśli chcesz być przez kobietę traktowany na poważnie. Inaczej nic dobrego z tego nie musi tutaj wyniknąć. Także ja walę do kobiet wprost. Oczywiście biorę pod uwagę, że ona się może wkurzyć, obrazić, więc nie przesadzam na zasadzie takiej, że nie mówię o seksie na początku, nie mówię o miłości. Po prostu to już jest zbyt duży kaliber wyrażania swoich uczuć na początku czy odczuć na temat kobiety, ale chodzi mi o to, że jestem bezpośrednio w interakcji. Czyli jak kobieta mnie pyta, dlaczego tak na mnie spoglądasz, to jej odpowiadam, bo mam na to ochotę. I ona się wtedy śmieje, bo wyczuwa, że ty nie jesteś skrępowany, że to ty ją zawstydzasz, że ty mentalnie jesteś wyżej od niej. I właśnie wtedy kobiety będą na ciebie świetnie reagować, więc warto, żebyś się tego nauczył, bo inaczej może być kiepsko, a kobiety ciebie właśnie będą zawstydzać. Kolejna świetna technika. Przestań na poważnie odbierać to, co ci mówi kobieta i żartuj sobie z tego. Jak kobieta ci mówi, nie wolno mi dotykać, to powiedz, nie wolno zabierać moich rączek. Jak ci powiedziała, dlaczego mnie pocałowałeś, miałeś tego nie robić, uśmiechnij się i powiedz, teraz będę to robił. Jak nie odbierasz na poważnie tego, co ona ci mówi, nic złego się nie wydarzy. Ty się śmiejesz, ty jesteś na luzie i tak naprawdę prowadzisz kobietę za pomocą swojego silnego, pozytywnego stanu emocjonalnego. A jak wchodzisz w logiczną dyskusję, tak jak mówiłem, polemikę, rozmowę na temat tego, kto ma rację, czy ona, czy ty, ona bardzo szybko poczuje obiekcję co do ciebie, co do waszej relacji i nic dobrego z tego dla ciebie nie wyniknie. Także czasami po prostu warto w niepoważny sposób traktować całą relację, pożartować z tego, co ona mówi, z jej wymówek, z jej obiekcji i to już nakręci o wiele bardziej to emocjonalne zainteresowanie kobiety, a kobieta się będzie chciała o ciebie postarać, bo poczuje, że przebywa z facetem, który jest zabawny, wyluzowany, nieskrępowany i ona teraz krok po kroku będzie się musiała o ciebie bardziej postarać, inaczej będzie się chciała o ciebie bardziej postarać, bo zauważy, że jesteś naprawdę fajnym facetem, którego wcześniej nie poznała, który na poważnie nie odbiera jej wymówek, jej tutaj testów. Po prostu w pewien sposób musisz wyśmiewać jej testy. Jak ona ci mówi, nie jestem taka, to powiedz, przy mnie będziesz taka. No widzisz, nie jesteś taka, a przy mnie jesteś taka. Ona nie będzie wiedziała, co ci na to często odpowiedzieć, tylko zobaczy przed sobą faceta, który jest naprawdę silny, nieskrępowany i wydaje mi się, że o to chodzi kobietom. Poznać silnego samca, który czuje się w pewnym sensie ponad nią i potrafi bardzo silnie wywołać w niej emocje. Niestety tylko do dzisiaj, do północy możesz pobrać mój najnowszy kurs Czarodziej Kobiecego Umysłu 2.0. Jak rozwalić logikę kobiety? 50% taniej. Polecam zainwestować. Najlepszy materiał, jaki nagrałem do tej pory, dostępny jeszcze 50% taniej do dzisiaj, do północy. Ta wiedza sprawi, że bardzo łatwo będziesz zmieniał myśli, przekonania kobiet, wpływał na zaangażowanie kobiety w relacje, odzyskasz dziewczynę, naprawisz związek, czy tak namieszasz w głowie kobiecie, że sama będzie z tobą latać. Dlatego wejdź sobie w tego linka i pobierz ten najnowszy kurs jeszcze tylko do dzisiaj, do północy. 50% taniej, a potem podnoszę cenę aż do 1600 zł. Także korzystaj, bo za grosze możesz pobrać ponad 20 godzin specjalistycznej wiedzy, jak czarować umysł kobiety. Wejdź pod tego linka kurs.uwodzeniewdzień.pl /CU2 i pobierz już teraz, czas ucieka. Wieczorem o północy dzisiaj podnoszę cenę. Korzystaj, bo jestem przekonany, że jak zobaczysz ten materiał, który zresztą się sprzedaje jak bestseller, kobiety same zaczną do ciebie pisać. Zobacz sam, jak to działa.